Witamy widzowie w kolejnym odcinku. No już weźmiemy to, utniemy. W miarę, żeby nawet na to chociaż odpalania później się zrobi lepiej. To już weźmiemy, tam są deski, to utniemy. Tylko zacznę odcinek. O, Stachu w bluzie rolnikowo.pl. Witamy was w kolejnym odcinku. Poprzedni był z przy zbierania ziemi, no i tam z przeglądu opowiadałem wam, co będziemy zobacz tam pod tą blachą, co będziemy planować, no jak nie to jebiemy się na strych, co będziemy planować. Dzisiaj plandeka zdjęta, odpalamy i będziemy działali przy wiacie, co się dowiecie w trakcie odcinka. A ja co jeszcze, zobaczcie, od Jokera koszuleczka i nie mam jak pokazać. Zapraszamy na sklep Joker Shop też. Jako Jacker, nasz przyjaciel, to polecimy sklepik, wysłał nam fajne koszuleczki, Stachu też ma, z kubeczkiem. I co? Link w komentarzu będziecie mieli. A my wracamy do akcji A te? Te weź. To jest zajebane, nie? Kurwa, twarde te papiery. Zwinę go. Poznaniaka wymalował. Oglądał rolnikowo. Oglądał chyba rolnikowo, bo jak widziałem z podwórka, to jak kolor. Jak z rolnikowo, jeden do jednego. Ale nie ten kolor. Mówisz? Nie, nie jest jaśniejszy. A wiesz, może nie wyblak jeszcze tak. Ej, kurwa, nie obrażaj, dobra? Żartuję przecież, chujcu. Kurwa, frasne, za krótki rej. Zobaczcie. Kurwa, ale czekaj. Co? Jedna jest na dziesiątkę. Ale chodzi o to, że te klady są kurwa różne. To nie, no ty plusa kleisz do minusa. Jak plusa do minusa? Pokaż to. Tak, ale masz tutaj, no jak? Dobra. O, no jak? To dziś. No bo, no bo ona tam była. Będzie pasowało. Znalazłeś te klucze? Znalazłem klucze, kurde, poszedłem do kabiny, to wziąłem. Paczkę gdzieś wziąłeś. Paczka jest w garażu, bo leżała i muszę ją wyczyścić całą, wiesz, bo tam nożyki i chcę wyczyścić wszystkie klucze. Może je od razu prysnę. No, prysniesz, bo zardzewiały, bo leżała. Nie, nie przyrdzewiały. Nie wszystkie. Nie wszystkie. Dobra, to czyli większość zardzewiała. Chromium tylko przybrało trochę. Czekaj. No dawaj. Paczka chromium tylko. To w ty, co mówiłem, to w ciapku leżały. Masz ten papier? Nie? To było na pół, żeby ten. Żeby nie stykało. Czekaj. O. Jeszcze dopchaj. Do akumulator. O! Siedzi. Cóż to jest, poczekaj. Może tam blacha nie doszła. Poczekaj. Nie, doszły do końca tutaj. Tak? No, co jest za cholery? A, tu na ścisku. Weź na do góry. Kable trzymają, wiesz? O, i teraz. Poczekaj, czekaj. Boko. Zobacz, tak. Weź na rączka. Rączki się tu popierdoliły. No i ściskaj. Czekaj. No dawaj, ściskaj. No dawaj. No i baja. Zobaczymy, czy trąbi. Ciśnienie oleju. Szyba mi się zamknęła. Tylko żebyś nie ogłuchł tam. Jest! No co, zobaczymy jak nie ma. Jest sens, kręci go tak na sucho? A może. To poczekaj, zanim go podpompujesz, pokręcę nim trochę, żeby olej, wiesz, w silniku się, wiesz, ruszył. No nic, co się śmiejesz. O! Chwila prawdy! Jakby ci się zakręci! Dobra, garki się ruszyły, starczy mu. Dobra. Dobra, palimy po odpowietrzeniu układu.
ładnie. Czekaj, nie gazuj go. Niech się przesmaruje maszyna. Nie gazuj go, niech się przesmaruje tu. Miała być imitacja, nie, że jest nie... lekko powietrza w układzie. Nie umiesz, kurwa, emitować takich rzeczy. Co? No. O, kółeczka puszcza. Ale równo pracuje. Dobrze jest. Ale strzelł z trochę z gazu. Patrzcie, widzę. Ale to ma wyga. Ale ma wygar! Ale ma wygar, jebany, kurwa, przy wydechu! Daj tam lekarską, pobadam! Witam widzowie, mamy dzisiaj wtorek, zaczynamy oficjalnie batalię mechaniczną z kombajnem i co, na pierwszy strzał idzie rozdzielacz, najważniejsza rzecz, którą ucieka najwięcej po prostu oleju hydraulicznego, dlatego też kombajn stoi cały czas tutaj w linii, bo tam trochę pokręciliśmy co prawda ostatnio, no ale ale co, ale to nie jest kręcenie bez wspomagania i to leje się cały czas. To się leje cały czas i to nie jest kręcenie niestety. No i trzeba to wyjąć, zrobić jak Bóg przykazał po ludzku i co, no i zobaczymy co dalej będzie. Wydaje mi się, że tu coś już było robione, bo ten rozdzielacz nie jest w kolorze oryginalnym. Pewnie już był wyciągany albo zmieniany. Aczkolwiek przekonamy się dokładnie jak zdejmiemy go. I jak zajmiemy go i zaczniemy coś przy nim działać. Wiata będzie ruszona w sobotę. Mamy kupić. Czekajcie. Mamy kupić profile i będziemy mierzyć i ścinać te słupy. Wyrównamy również też plac tutaj koparką. No i będziemy działali intensywnie. Bo już czas, chcemy sobotę jakby rozpocząć ten temat, na tygodniu jeszcze dokończyć, żeby tylko móc się skupić na bizonie i na headerze. Skrzynka z narzędziami leży, mój stół. Przyszła nam paczka od Zenoxa z częściami do headeru, oleje, takie rzeczy jeszcze i tak. Cóż, to będę wam pokazywał, wszystko widzieliście w poprzednim odcinku. Zaczynamy, za konkrety się bierzemy, biorę bańki, natnę sobie, żeby ten olej, który tu został. O, zobaczcie, kapnie. Patrzcie, tu. Kapnie czy nie kapnie? Kapnie czy nie kapnie? Jak się zebrała? A zobaczcie, co tu się dzieje. O, i cały czas leci. I wezmę te bańki i zbiorę ten olej tyle, ile się da. Jeszcze do baniek, żeby odzyskać coś z układu. Ale też mamy już świeży, także będziemy działać. Dobra, biorę, zbieram resztę gratów i zaraz działamy. Dobra,
Mamy rozkręcone. Nie mam książki, kurczę, u Stacha leży. Widzisz, bo to takie coś. To są dławiki. No. W jednym wężu. Zaraz zobaczymy, czy w każdym są. Kurwa, ten napinacz mnie to drażni. Przycisz, Piotruś, nutkę. No, drugi. Ale tu jest inny znowu. Na rurę jest taki dławik. Daj tą paczkę na olej. Daj tą paczkę na olej. To jest tak. To jest dławik na rozdzielaczu. To jest na rurę. Recording, żeby wiedzieć, jak złożyć. To są dławiki ciśnieniowe, ale aż tak ciśnienie tu bucha? No na pewno. Dobra. Na rurę. Na rurę. Drugi jest na sekcję tutaj do rozdzielacza. Trzeba wykręcić ton. Ten na tym małym zakładałeś tego tławika. Tak, tak, tak. 17 gdzieś późno. Tu jest 17. Nie ma jak tam podejść do dupy tą robotą. Może tak się popuści. O. Daj nam młotka. Leży tam na tym. To też chyba. Jest tam młotek. No leży, Piotruś, młotek na kurwa deskę. Kurwa, ja patrzę po skrzynkach. Dawaj. Dobra, to muszę lekko puknąć tylko. Nie wiem, czy to pójdzie. Rozdzielać. Ani tak, ani tak, kurwa. Czy się wszystko? No dupy, ta sekcja tu przeszkadza. To nie możesz ją odkręcić na tym? Tu jest dławik i tu jest podkładka taka. Dziwne to jest. To jest, żeby ciśnienie chyba większe nie szło. Tu jest to... pełna też z podkładeczką na sekcję pierwszą od lewej. Poleciało. Dobra. No jeszcze nic nie ma, nie ma nic. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. To jest rura od rury, widzisz? Od włączania rury. Tylko ta jedna ci została z tej strony i z tyłu jeszcze dwie. I staczy z tyłu. I poszło. Poszło. Książka jeszcze się złoży. No właśnie. Dobra. Co tu nie ma? Coś ci spadło, mi się wydaje. Nie, nie spadło właśnie, bo nic tu nie ma. Tu nie ma, no to wychodzi. Też powinien być. To jest dławik. Na header to idzie. To idzie na header. Dobra. Nic nie spadło? Nic. Nie, nic nie spadło. To mogło nie. Bo od razu by widział. No nie było chyba. Bo na header może iść większe ciśnienie. No nie. Bo jest może trochę tego być. Idę tam. Może by to popuścił tam trzynastką. Lecimy dalej. Policja tam tu jedzie? Czy karetka? Karetka pewnie obrzydnie, bo dość często. Aż tak byłoby słychać tutaj? Nie, tu nasza dawadza jedzie. Mówię ci. Tu jedzie w stronę naszej wsi. Jechała wcześniej, to fakt, ale to dużo wcześniej. W stronę naszej wsi. Dobra. Tu nie ma oleju nic. I tu nie ma tej... Nie ma tego dławika. Nie ma tego dławika też. To jest sekcja na... Ale to jest sekcja tak naprawdę na... cofanie headera, której tu nie ma. A to może dla ciebie. Lekko niektóre. Co?
to? I szło to. Nie szło, tylko klucz idzie. Główne takie robią. Chociaż tu mamy? To na szewce gdzieś. Tam jest 13, zaraz trzeba iść chyba odkręcić to. Dobra, teraz pójdzie. Mi zajebie ten klucz w palce, to masakra. No. Dobra, poszło. To jest od czego? Od przodu. Od headeru, tak samo. Też od headeru. Dobra. To jest od headeru. Ojem, ale się zasadzi. Właśnie, w zasadzie. Tu też nie ma. Na header nie ma odwodników, jest tylko na rurę, widzę. Na rurę i tam jest. No ale cóż tu olej, jak tu olej, olej już nie ma. No tak, jak nie mogłeś skręcać. No. Tak. I tu idzie, tak. Dobra, uwiecznimy to na fotografii, oczywiście. Będzie instrukcja. A pierdziele. Piotruś, masz jeszcze ręce? Weź mi zdjęcie, zrobisz. Nie ma. W rozdzielaczu została. Tak? Mhm. Wie, coś cienkiego potrzebne. Takiego mini, żeby to wydłubać. Tu raczej nie mam. Takiego jak igła. Poczekaj. Pierwsza sekcja od tej strony, dławik taki tak wygląda. Sprawdzimy tu. Nie ma. Nie ma. Jest tutaj niż. Jest. Wbity tu jest. Tu? To też nie było na tych. Nie ma. Nie ma. Tu jest jeszcze. A co tam jest? Pewno to jest ten dołowik? No jest, chuj siedzi. Nie wypadnie, to mógł siedzieć, ale to jest kurwa lezy chwili. Nie ma nic takiego, żeby to postawić. Wkręt się przyda. Głęboka. Głęboki taki dławik na środkowej tej sztuce. Na drugiej chyba. Na środkowej. Na środkowej, okej. Kurde. Gdzie lecisz, chuju? Dobra. Spoko, nie przyj tak, Piotrusz, nie przyj. Olej, bony ciężki. No mu. Dobra. Mamy go. Puść, 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 puść. Puść. O kurwa, ale ciężki. Dobra, wyciągnięty sprzęt. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz. Są te dławiki specjalne, jeden jest zabezpieczony. One są chyba takim ala zegarem malutkim. Bo reszta normalnie mi powychodziła. Niektórych nie było. I co? No i to mamy wyciągnięte. Jeszcze wyciągnąłem tutaj te dekielki, nie wyciągałem rozdzielacza, żeby o-ringi dobrać, żeby to uszczelnić na cacy. I założymy tu nimbusy. Nimbusy założymy na zamiast tych śrubek na płaski śrubokręt. I będzie cacy. Dalszy odcinek będzie już z garażu.